wchodząc do sklepu, mamy zdrowa żywność, a ta cała reszta, no to tam powinno być, dziewczyno, tego nie jedz. Próbuj, przynajmniej no, nie udawaj, że pieczywo, które jest, to jest pieczywo. To się tylko tak nazywa. Tam jest tyle dodatków chemicznych, że to już nie jest pieczywo. Nie wolno wymiotować w ciąży i mieć nudności, bo to znaczy, że coś jest z refluksem. Najczęściej jest. No i jeśli jemy cukier, owoce, nabiał, jajka, mięso, pieczywo, to niestety to ten stan zapalny pogłębia. Jak ja się urodziłem 60 lat temu, to jabłko sobie rosło, nie było pryskane. To jabłko miało witaminy, miało minerały i tak dalej. Natomiast w tej chwili jabłko, a w książce jest napisane, jest jabłka. To w tej chwili nie dość, że jest duże, ma tej glukozy, fruktozy i tak dalej, słodziutkie, bo to się lepiej sprzedaje. Jest jeszcze opryskane z pestycydami i też mi się mówi, jest jabłko. Zapłodnionych komórek jajowych tylko 20% skończy się urodzeniem ładnego, zdrowego dziecka. 80% to będą poronienia, bo będzie tyle wad genetycznych. Ja widzę facetów, 27 lat i tam jest woda. Ani jednego żywego plemnika. Wszystkie z podwójną główką, z wadami jakimiś swojowymi. Najczęściej ta główka, to ten cukier ma tutaj chyba wpływ. Nie da się tego wziąć leki, żeby było dobrze. Połowa kobiet w życiu nie zrobiła USG tarczycy, a to jest najważniejszy gruczoł, który decyduje o tym, co się dzieje w jajnikach i w piersiach. U Matyldy za płotem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj na kanale U Matyldy za płotem moim gościem jest pan dr Tadeusz Oleszczuk. Dostępny również na TikToku, na Facebooku, ale przede wszystkim autor wielu książek. Staram się, dzień dobry. Natomiast ja wyznaję, że najcenniejszy jest taki kontakt bezpośredni i mimo, że pan doktor już brał udział w wielu wywiadach i kilka ciekawych bardzo książek napisał, to jednak jak samemu twarzą w twarz, prosto w oczy można zadać pytania, to myślę, że to jest najcenniejsze. Tak, oczywiście, super. Także bardzo dziękuję. Pytań mam dużo, notatek też mam dużo, ale kilka takich tematów, myślę, które mnie zawsze nurtowały też i osoby z mojego otoczenia, z mojej rodziny, mamy, czy siostrę cioteczną, czy gdzieś tam znajomych. Panie doktorze, możemy zacząć na przykład od tematu, jak przygotować się do ciąży. Ja co prawda już mamą jestem, mam dwóch, jednego dorosłego syna, drugiego niedługo dorosłego, ale jak możemy przygotować się do ciąży, bo to jest ten początek, albo jeszcze wcześniej, bo teraz pan doktor pisze książkę dla młodych dziewczyn, tak. Ale zaczynając właśnie od takiego momentu, co możemy zrobić, żeby dobrze przygotować się do ciąży? To jest niesamowicie ważny temat. Aż się czasem dziwię, że dietetycy o tym nie mówią, ponieważ ta ciąża programuje dziecko na całe jego życie. Krótko mówiąc, już od 3, 4, 5 miesięcy, to ginekolodzy to powtarzają, położnicy, kwas foliowy i tak dalej, to wszystko prawda. Morfologia, żeby z dobrymi parametrami wejść w ciążę, to wszystko prawda. Natomiast najważniejsze jest to, co ta matka je. Żeby tam nie było pestycydów, żeby to była rzecz dość czysta, ekologiczna, żeby tam nie było cukru, czegoś, co ona uważa, że wszyscy to jedzą i się nic nie dzieje. Natomiast coraz więcej mamy problemów z dziećmi, które się rodzą, typu autyzm, typu wady, typu poronienia i tak dalej. Tego jest coraz więcej, kiedyś tego nie było. Krótko mówiąc też, bardzo ważne jest, jeśli matka przed ciążą już te parametry oceni, bo to realnie na podstawie wyników możemy zrobić, ale w ciąży tego będzie pilnowała. Bo jeśli będzie jadła cukier, owoce, no nie, bo to jest fruktoza, jeszcze bardziej uzależnia i też podnosi glukozę. Dzieci się potem rodzą coraz większe, każde kolejne coraz większe. To taki przykład bardzo spektakularny. To rodzi się dziecko, powiedzmy 4-4,5 kg, no to już problem z porodem. Jeśli ona jadła te owoce, bo jej się chciało, bo były smaczne, no tak, ale ona jest w ciąży. Niech ona myśli o tym, że ona za chwilę urodzi dziecko, które pójdzie całe życie na stworzone tymi aplikacjami, które ona mu zafundowała w momencie, kiedy to dziecko rosło, jako płód jeszcze. I jeśli może to wykorzystać, to jest wiedza, którą można wykorzystać na korzyść dziecka, a nie na przykład, ja obserwuję przy tarczycy, wysoki poziom przeciwciał. Jeśli matka ma w ciąży wysoki poziom przeciwciał, przeciwtarczycowy, antytep, antyTG, oczywiście może dostawać leki, ktoś może bagatelizować, że to nic takiego, bo jakoś TSH zaszła w ciąży, jest dobrze. No tak, ale te przeciwciała krążą we krwi i dziecko się z nimi urodzi na dzień dobry. Już dostanie w pakiecie. Jeśli matka je cukier, tak jak zacząłem opowiadać, urodzi się, może ryzykujemy, że ona sama dużo przytyje w ciąży, ale urodzi dziecko 4-4,5, będzie problem z porodem, już cięcie cesarskie, już jest trochę gorzej. I to dziecko właśnie do tego zmierzam, jak się urodzi, ono całą ciążę z matką jadło to. Ona go nakarmi piersią, on będzie, a gdzie mój cukier? Gdzie moje torciki? Gdzie moje bezy? Gdzie moje owoce? Będzie się darło.
bo ciąży, na przykład jakby paliła, to dziecko potem mamy problem na noworodkach. Jeśli matka gdzieś tam poćkuje mu albo pociągnął alkohol, to dziecko jest potem niespokojne, jest problem. Krótko mówiąc, to co matka je przed ciążą już ze 3 miesiące i w ciąży, płód to zobaczy. Wody płodowe mają smak. Dziecko pije, oddaje mu, przecież to wszystko oczywiście jest jałowe. On widzi, co matka jadła od rana. Piła kawę, on to czuje. W te wody, potem jak karmi piersią, też to czuje. Tam jest mikroRNA, dokładnie dostaje informację, dlatego mleko krowie, dostaje informację, co matka jadła, bo on za chwilę pójdzie i z matką będzie jadł. Dlatego to jest niesamowicie ważne, to jest najważniejsze, bo my możemy odzyskiwać jakość tych dzieci, które się urodzą, a nie jak tłum iść, jak gdyby nieświadomości i mieć te problemy, potem nie rozumiejąc dlaczego. To dziecko ma autyzm, dlaczego urodziło się przed terminem miesiąc czy dwa, dlaczego coś. No właśnie, bo ta matka jadła opryski, pestycydy, tego jest coraz więcej, to nas rozwala i jeśli matka to je, no to niestety te toksyny, my to możemy też ocenić we krwi, arsen, kadm, ołów i tak dalej, i ile ta matka ma, bo jak ona tego nie wie, czy jaki ma poziom przeciwciał, to no, żyje w nieświadomości i trochę ryzykuje. No niestety może potem to być konsekwencją taką, że będzie problem z dalszym rozwojem dziecka i dziwiąc się, dlaczego tak się właśnie dzieje. Krótko mówiąc, ciąża jest momentem, który my możemy wykorzystać. I tu w 80% powinny być ekologiczne warzywa. Ja przepraszam, że tak długo mówię, ale dla mnie no, to mnie uderza. To jest podstawa. Tak. I rozumiem, że bez względu na wiek, bo teraz no, oczywiście. Ja zostałam mamą po raz pierwszy mając 20 kilka lat, ale wiadomo, że ten wiek się przesuwa i teraz coraz starsze kobiety mają dzieci. Tak. Więc jakby to jest ta podstawa dla wszystkich, tak? Bez względu na to, w jakim wieku ta ciąża jest. Tak, bo ja sam jako ginekolog jeszcze 40 lat temu położnik mówiłem, proszę jeść, odżywiać się zdrowo. No i się szło do jakiegoś tam sklepu, jadło się to, co było na tych półkach. No ale wchodząc do sklepu, mamy zdrowa żywność, a ta cała reszta, no to tam powinno być, dziewczyno tego nie jedz. Próbuj, przynajmniej no, nie udawaj, że pieczywo, które jest, to jest pieczywo. To się tylko tak nazywa, tam jest tyle dodatków chemicznych, że to już nie jest pieczywo. Jak chcesz, to znajdź sobie piekarza, który, biopiekarza na przykład, który wie, co to jest prawdziwe pieczywo, bo są tacy producenci, nie chcę reklamować, ale były targi ekologiczne teraz w Łodzi 28 października, tam te osoby się zjechały, można było tam się z nimi zapoznać. Czyli jeśli my to wykorzystamy, to jest niesamowicie ważne, bo ja potem widzę to dziecko. Dziewczyna przyszła do mnie w drugiej ciąży, lubię posługiwać się przykładami i mówi, panie, tym pierwszym się ciągle dar. Ale w drugiej już pilnowałam, jadłam warzywka, ja go nakarmię, on śpi. A ta waga dziecka, taka, która już powinna nas zaniepokoić, to ile to jest? Ile dziecko powinno tak ważyć przy porodzie, żeby no, to była ta bezpieczna waga? Tak, 3,5 kilo. Plus, minus 200, 300. Tak do 4 kilo to uważamy, że jest... Natomiast poziom glukozy w ciąży, o proszę bardzo, to musi być poniżej 90. I do tego musimy dążyć. A nie, że dziewczyna ma 95, 308, a jakoś to będzie. No, no nie, coś ona je, najczęściej owoce. Ja na to zwracam uwagę. O, na przykład obrzęki. No, proszę zapytać, dlaczego są obrzęki. No więc jak wywalę owoce, wywalę cukier, to on to trzyma tak tą wodę. No to dziewczyna za 2 tygodnie przychodzi i mówi, że już nie ma obrzęków. W 32 tygodniu czy 34. Można. Albo przyszła, zaczęła mieć, a ja cały czas pilnowałem, żeby nie jadła cukru i owoców. Ja mówię, co pani robi? No je mandarynki. Albo pomarańcze, bo jej się tak chciało w 32 tygodniu. A nudności, bo też często się bardzo pojawia. Bardzo ważny temat. Nudności. Nie wolno wymiotować w ciąży i mieć nudności, bo to znaczy, że coś jest z refluksem. Najczęściej jest. No i jeśli jemy cukier, owoce, nabiał, jajka, mięso, pieczywo, to niestety to ten stan zapalny pogłębia. Krótko mówiąc, nie jemy tego, na 2-3 tygodnie spróbujmy, ja to mówię dziewczynie, ale sobie imbir ścieramy, jemy ekologiczne warzywka. Probiotyki są dla ciężarnych specjalne, ale nie jedzmy tego, to jest punkt pierwszy. Bo nie co jeść, panie doktorze, żeby tego nie było, tylko czego nie jeść, bo przez to się właśnie robi. Nie da się jeść źle, tych cukier, owoce, ja się tak będę tego czepiał, nabiał, bo to najczęściej tak robi problemy ze zdrowiem. A my widzimy, że wszyscy też jedzą jogurcik. No, przecież naturalny, nie? Jeszcze się tak ładnie nazywa. No tak, ale ta kazeina, ona bardzo dużą sporą grupę może mieć nietolerancję tego i tego nie wie. Potem ja dostaję SMS-y, że panie doktorze, odstawiam kazeinę, tak jak pan mówi, i koleżanki też mówiły, i miesiączki już nie są bolesne. Czyli jak zmienimy tę dietę, odstawimy coś, co nasila nudności, wymioty, musimy to zrobić. Nie to, że to jest normalne, a bo moja żona całą ciążę wymiotowała, to nie problem. No jest problem, bo dziecko też to widzi. A my mówimy o nabiale, kazeinie, głównie chodzi o krowie produkty, tak, bo tak. Na przykład możemy owcze, kozie. Tak, jest okej. Okay. Tak. Tak. No i to są takie myki.
Nie można tutaj pozwolić na to, bo jeśli matka wymiotuje w ciąży, to ten płód to widzi. On się urodzi, potem będzie chciał jeść słodkie, będzie chciał jeść słone, bo matka w ciąży wymiotowała. No to hello. Czyli mamy dużo rzeczy do naprawienia, całkiem świadomie i pięknie możemy to stworzyć, jedząc właśnie ekologicznie, albo sobie robić parametry wielkości, żeby nie iść w ciemno, ale na pewno nie jeść tego, co nasila te doglelu i na pewno nie godzić się na to, że ja mam obrzęki, że ja mam nudności, że ja wymiotuję, bo coś robię nie tak. Jeśli coś jest nie tak, to znaczy, że ja czegoś nie wiem. Jeśli czegoś nie wiem, to trzeba się dowiedzieć. Dlatego dziękuję za to pytanie, bo ja się staram przebić z tym tematem, żeby dziewczyny, które planują ciążę właśnie, bo to już można zrobić wcześniej, glukozę, żeby nie była 105, czy zwrócić uwagę na wypróżnienia, bo ja tak oceniam. To jest tani sposób. Hello, jeśli mam wypróżnienia raz na 2-3 dni, no to coś jest nie tak w tej chwili. Albo 5 razy dziennie, albo 2 razy dziennie. No to coś jest nie tak. No to co jest nie tak? No najczęściej te rzeczy, które wydają nam się, że inni to jedzą i nie ponoszą konsekwencji, to my też tak będziemy. No to tak nie działa. My musimy zacząć samoświadomość, budowanie swojej samoświadomości od świadomości tego, co jemy, od naszych wyborów. Ja jestem świadomy siebie, to ja tego nie będę jadł, bo może mi to szkodzi. Na przykład cukier albo owoce. No nie, owoce nie ma całego roku obfitości. Jabłko tam u babci rosło w sadzie, antonówka, czy tam papierówka. 2 tygodnie po jabłkach. A tu nie dość, że genetycznie słodziutkie jak wtedy, jeszcze opryskane oczywiście, hello, no i cały rok. No to nasz mikrobiom tego... Rośnie wtedy flora grzybicza po prostu. Jest ciepło, wilgotne i słodko. I wtedy grzybice wracają. Jak jest słodko, to zresztą fruktoza bardzo mocno uzależnia. Jak już coś lubię, swoje ciasteczka, gdzie tam jest dodane, producenci to wiedzą. To jest cały czas, jesteśmy waleni po rogach już twardy. Ciężko teraz nawet jogurt znaleźć, w którym nie ma dodatków jakichś cukrów, czy właśnie fruktów. Jak ja dodam, to on już będzie to kupował. Czy te ciasteczka. On je sobie zawsze kupi. Niech tylko spróbuje. Jadąc z roboty, będzie wcinał paczuszkę. I potem jak świadomie powie, ok, mam nadwagę, wywalam ciasteczka, to potrafi kolega schudł 6 kilo w ciągu 2 miesięcy. Tylko nie jadł tych ciasteczek, które zawsze jadł wracając z pracy samochodem. Panie doktorze, bo pan jest znany z tego, że ma pan podejście holistyczne i właśnie mówi o tych różnych elementach. A dlaczego idąc gdzie indziej do ginekologa i wielu jest takich ginekologów, położników, którzy patrzą na pacjentkę, zlecają te podstawowe badania, jeszcze wracam do okresu ciąży, prawda? I kobieta robi co miesiąc te regularne badania, a mimo to nie ma tych podstaw, jak sobie pomóc gdzieś tam wyrównać te poziomy i dobrze przygotować się do porodu. Medycyna nas położników, przecież ja też jeszcze 3 lata byłem nawet ordynatorem na 35-łóżkowym, też prowadziłem cały oddział z całym... uczy nas schematów postępowania. My mamy konkretne zalecenia do wypełnienia, jakie badania, w którym trymestrze, to my oceniamy, jakie parametry oceniać, jak przebieg ciąży, jakie USG, kiedy, co w tym USG ocenić. Te wszystkie parametry, my tu się skupiamy na tym, co jest na kartce, na tych danych, zbieraniu danych. Natomiast co pani je, co pani jadła, co w rodzinie było, co było u babci, to jest ważne. Natomiast nas w medycynie nie mówią, co ma w jedzeniu znaczenia, a co nie ma, żeby czerwone mięso raczej nie, bo zwiększa ryzyko raka i tego grubego, którego jest bardzo trzecie miejsce, jeśli chodzi o zachorowania. No my to wiemy, ale to już wiedzą onkolodzy. Natomiast położnik ma się zająć prowadzeniem tej ciąży, żeby wszystko przebiegało dobrze, żeby się urodziło dziecko w terminie, żeby te 10 punktów było. My się na tym skupiamy, natomiast nikt nie docieka, co ta dziewczyna tak naprawdę je. Albo jeśli się zapyta lekarza, to usłyszy, proszę się zdrowo odżywiać, albo dbać o siebie. No to jest bardzo szerokie pojęcie. No i ona wtedy idzie do hipermarketu najczęściej, do tego koszyka naładuje. No i jeśli ma nawet obrzęki, no to w sumie to nie zagraża życiu, nie wpływa na poród i tak dalej, że ma obrzęki, ale albo wymiotuje, to usłyszy czy nudności, że czasem to bywa, czasem tak ma ten typ, to ten. Właśnie, ten typ tak ma. Tak ma, a to ja tego nie lubię, takich określeń, bo trzeba, jest jakaś przyczyna. To nie ma tak, że organizm chce mieć nudności czy wymioty, a niestety płód to widzi. To jest bardzo ważny okres w życiu, bo my możemy w tym momencie zrobić, nawet sobie odpuścić jakieś tam zachciajki po to, żeby to dziecko potem tego nie widziało, żeby... Bo ja też mam w rodzinie dziewczyny, które były w ciąży, urodziły i ja widzę te dzieci, znajome, jak ja tego pilnowałem, jemy tylko to, jak ciasteczko, nie, bo gdzieś tam, no nie, bo już się to zaczynało dziać. Jak takie fajne te dzieci są potem, jakie one są, ale to musi być ekologiczne, to musi być bio, bo my już jesteśmy tak otoczeni tym przemysłowym jedzeniem, no i nas tego na studiach nie uczą. Co ma w tym jedzeniu znaczenie. Albo czasem widzę zalecenia takie wydrukowane, no to tam jest białe pieczywo. No prelo, no gdzie?
No, jeszcze jeść regularnie, pełnoziarniste i tak dalej. No nie. Czyli nawet podręczniki są pisane, jeśli chodzi o dietetykę, przez, o na przykład jabłko. Jak ja się urodziłem 60 lat temu, to jabłko sobie rosło, nie było pryskane. To jabłko miało witaminy, miało minerały i tak dalej. Natomiast w tej chwili jabłko, a w książce jest napisane, jest jabłka. To w tej chwili nie dość, że jest duże, ma tej glukozy, fruktozy i tak dalej, słodziutkie, bo to się lepiej sprzedaje. Jest jeszcze opryskane z pestycydami i też mi się mówi, jest jabłko. No to... Czyli my cały czas bazujemy na tej wiedzy, na tych podręcznikach, które gdzieś tam kiedyś odnosiły się do zupełnie innych produktów, innej jakości, tak? To był inny w ogóle świat. To był czy tam na przykład to pieczywo się piekło w chlebach wiejskich, czy tych piecach, no to było pieczywo. W Polsce nie ma definicji chleba. Wszystko, co byśmy zmieszali, będzie wyglądało, będzie miało zapach chleba, to my to możemy robić jako chleb. Dodaje się jakieś, są normy, że jak tego dodamy, możemy tyle, normy tego tyle. Ale nikt nie bada, co się dzieje, jak my zmieszamy te kilkanaście czynników. Co z tego wychodzi? Bo tego się już nie da zbadać. Więc nie ma definicji chleba. I jeśli ktoś ma na przykład nietolerancję glutenu, nie toleruje glutenu, bo mu to wyszło, coraz większa ilość osób ma, bo tego glutenu jest po prostu coraz więcej w tej pszenicy. Kiedyś się było tylko 10%, teraz już jest 60%. Ona się lepsze plony i tak dalej, lepiej się piecze i tak dalej. Ale na jemita to jest masakra. Tego nie jedzą pasożyty, bo właśnie się nie da, a my to jemy. Krótko mówiąc, nie ma glutenu, no to robimy pieczywo bezglutenowe, jak nie chcesz glutenowego. I co tam jest? Tam jest sama celuloza, która ciągnie wodę, tam jest mąka kukurydziana często, tam jest jeszcze większy syf, niż byśmy normalnie zjedli tą jedną kromkę. Czyli najlepiej w ogóle pieczywa. Albo jeśli już to takie prawdziwe, z płaskórki, z orkiszu, są takie piekarnie, które to robią. Trzeba poszukać. Ja poszukałem i wcale jest tego sporo. Zamawiam przez kuriera sobie kilka tych, rozdaję wśród rodziny, znajomych i to jest fajna sprawa. Ten chleb w ogóle jest ciężki wtedy taki. No tak, zupełnie inne. Tak. Panie doktorze, jakbyśmy mogli jeszcze podsumować. Jeśli planujemy ciążę, to właściwie dobrze by było się skonsultować ze swoim ginekologiem jeszcze przed zaplanowaniem, prawda? Tak, żeby ocenić te parametry, jak pracuje tarczyca. Czyli wybieramy się do lekarza jeszcze przed zajściem w ciążę, kiedy planujemy, żeby zrobić jakieś podstawowe badania i przygotować się do tego. Tak, tych badań jest bardzo dużo. One oceniają całokształt, holistycznie właśnie ciążę, właśnie morfologia, żeby nie było niskiej morfologii, stany zapalne powykluczać, pobrać kwas foliowy, sprawdzić poziom, kwas moczowy, witamina D3, bo to są w preparatach zalecanych już dla ciężarnych. A jak długo trzeba kwas foliowy brać przed zajściem w ciążę? Jest jakiś taki zalecany? Czy to... Ja robię poziom kwasu foliowego w surowicy krwi i ja widzę, bo jeżeli jest dobry, no to okej. Okay. Natomiast ponad połowa osób ma za mało, no to suplementujemy, bo połowa osób w ogóle nie przyswaja, bo nie ma enzymu. To jest metafolik, trzeba sobie wtedy brać, który już jest formą taką przyswajalną. Ale na podstawie wyniku badań krwi. Generalnie nie lubię, jak ktoś sobie suplementy jakiekolwiek bierze bez oceny poziomu, bo można je brać i sobie zaszkodzić, bo ich będzie za dużo. Bo w czemu wszystkim zaczniemy dawać to samo, to się na mnie zepnie. Krótko mówiąc, robię ten właśnie kwas moczowy, kwas foliowy. Widzę morfologia, glukoza, jak jest za wysoko. To najpierw przygotuję, żeby te parametry były dobre. Kwas moczowy na przykład poniżej 3, a nie 5,5. Bo to wtedy zabiera wapskości. To jest, no, tak można powiedzieć, zakwaszenie w cudzysłowie, ale jak wysoki poziom kwasu, jak nazwać we krwi? Moczowego, który wynika właśnie z jedzenia cukru, owoców na białe jak mięsa. Mięso wołowe gotowane, bo ludzie mówią, że ja mówię, że nie będę jeść mięsa. Nie, raz w tygodniu czy indyk, tak, ale nie kurczak. No dobra. Robimy te badania i widzimy, co mamy do poprawy. Głównie ocenić tarczycę, poziom przeciwciał, żeby nie wejść w ciążę z zaburzeniami, bo my w ciąży już nie bardzo możemy coś zrobić. Nie możemy dawać wielu leków, właściwie bardzo małe z tych dopuszczonych w ciąży. Suplementować to my gonimy wtedy te uciekającego zajączka, bo mam anemię na przykład, dziewczyna przyszła dwie kreski, no i co? Ja będę jej dawał żelazo, to będą zaparcia. I już, czyli lepiej wejść w ciążę z dobrymi parametrami, pamiętając o tym jedzeniu, bo to niestety jest, czy stety jest poprawa, ma wpływ na to, jakie będą te parametry. No i wtedy, proszę bardzo, sam zachęcam, że jak już są dobre parametry, to fajnie tak się przygotować i bezpiecznie się czuć w tej ciąży. Pamiętając o tym, żeby to, co jemy w ciąży, to płód je razem z nami, bo my niegdyby tego nie kojarzymy. On to widzi dokładnie od samego początku, bo jeśli ja mam duży poziom, powiedzmy, magnezu czy za niski, to dziecko to, bo on ponosi tego konsekwencje też. No i już jak się urodzi, to my tego nie cofniemy. Czy jeśli są niedobór jodu na przykład, a żeby jod się wchłaniał, musi być żelazo, musi być cynk, musi być selen, musi być witamina C, B12, B2. Wszystko powiązane. Tak, to musi być, ale nie może być na przykład selenu czy cynku ani za dużo, ani za mało. Ono musi być w takich wąskich paskach norm. Wtedy się jod, ale my ten jod musimy jeść. No to gdzie on jest? W kanapce, w chipsach? No nie ma. Albo
kawa, czy nie wiem, co ludzie codziennie jedzą. Nie każdy sobie zada pytanie. Ja pytam, co pani jadła dziś na śniadanie. I ludzie pytają, a ja do dietetyka przyszłam, czy do ginekologa? No bo ja po tym widzę, co będzie dalej. My się skupiamy na kobiecie, ale chcąc zajść w ciążę, no to też pan doktor nie ogranicza się tylko do kobiet, ale również też tak. Powstała książka stworzona dla mężczyzn, dedykowana. No to co mężczyzna może zrobić, żeby się przygotować też do założenia rodziny? Bardzo dużo. Też się to wydaje takie, no przecież kobieta jest w ciąży, no tak, ale jakość nasienia ma znaczenie. I tutaj raczej 60% to jest ta jakość nasienia na to, bo zapłodnionych komórek jajowych tylko 20% skończy się urodzeniem ładnego, zdrowego dziecka. 80% to będą poronienia, bo będzie tyle wad genetycznych. I natura, biologia tego nie puszcza dalej, bo szkoda, żeby ta dziewczyna inwestowała energetycznie w rozwój tej ciąży, która ma liczne wady. Tam mogą być same zapalne przyczyny poronienia. Natomiast u faceta, jak przychodzi para, która się stara o ciążę, no to ja zawsze wysyłam chłopaka na badania nasienia, bo bez tego ja w ogóle nie zacznę. Ja zlecę badania, ale ja nie będę kombinował, jak tu pobudzić tą owulację. On musi mieć dobre badania i niestety przez używanie pestycydów, jedzenie wysokiej ilości cukru, fruktoza, ja widzę facetów 27 lat i tam jest woda. Ani jednego żywego plemnika, wszystkie z podwójną główką, z wadami jakimiś rozwojowymi, najczęściej ta główka, to ten cukier ma tutaj chyba wpływ. Nie da się tego wziąć leki, żeby było dobrze, bo on już nagrabił sobie przez ostatnie 5-10 lat. Młode organizmy potrafią szybko neutralizować te wolne rodniki takie z celu zucia, ale w miarę upływu lat już jest coraz gorzej. I jak on mocno parł w tym kierunku, bo widział, że wszyscy też to jedzą, no to ponosi tego konsekwencje. No to gościu, zrób sobie badanie nasienia. Nie tylko takie swim kąt, tylko czy te plemniki ogarną. No bo też można na takie badanie krótkotrwałe, po prostu trzy kropeczki, jak jest niebieska, to jest ok, ale zrób sobie pełne badanie nasienia. Jak już w ogóle masz 27 lat i myślisz, że może kiedyś będziesz ojcem, no to zobacz, co się w tej chwili dzieje, bo bardzo trudno jest te badania poprawić. I teraz mężczyzna im później też planuje zostać ojcem, tym trudniej jest, rozumiem, odwrócić. Tak, bo ja widzę, jak te parametry w miarę upływu lat, no to w sumie jest równia pochyła. Jeśli on nie zmieni trybu życia, nie zmieni tego, co je, no to to mu masakruje, tę ilość pestycydów, które przecież one mają zabijać życie, pestycydy, a nie, czy chwasty i tak dalej, patogeny, a nie tworzyć, żeby, ale my potem to jemy. No i jak się tego nakumuluje ilość w życiu, o tym się nie mówię w ogóle, a zwiększa ryzyko nowotworów przecież i tak dalej, bo on też ostatnio bardzo duży wzrost jest, kilkukrotny. No to te plemniki są bardzo czułe, bo one powstają na bieżąco. A ile kobieta się rodzi z komórkami jajowymi i one tylko przechodzą do następnego etapu, ale już są wymagazowane, no to facet je tworzy. Czyli styl życia chłopaka ma wpływ na to, jak mu te plemniki się tworzą i jakiej są jakości. No to jeśli ma wysokie poziomy cukru, czy tam i duża ilość tych pestycydów jest w tym, co je, bo nie ogarnia, no to te plemniki nie mają dobrych warunków i niestety ja widzę, no z wielkim żalem muszę powiedzieć, ale nawet normy są obniżane. Jak ja kończyłem studia, to norma była, że hej, natomiast w tej chwili normą jest, jak 4 plemniki na 100 wygląda normalnie. To jest norma. A kiedyś jakie były normy? 40-20%, ruchliwość, to wszystko musiało być aż nudziło. Czyli tak drastycznie te normy zostały zmienione. 4% wystarczy do zrobienia in vitro, bo ja z tych celek na 100. 4% ma mieć prawidłową morfologię, budowę, czyli główka, witka, wstawka, to wszystko ładnie wygląda i ładnie się ruszają. 4% morfologia plemników, to jest norma. A ja widzę 2% albo 1% albo 0. Czyli przede wszystkim świadome planowanie ciąży, to i kobieta i mężczyzna musi się przede wszystkim przebadać, żeby tak, jakoś ale tam świadomie... Największy problem jest po stronie faceta. Bo jak przychodzi para, to ja często widzę, że u dziewczyny jest ok, a tu jest problem. Coraz częściej. Kiedyś to było pół na pół, ale teraz 60-70% par to facet ma problem. Znaczy, czasem się tak dobierają, że i tutaj też. No to jest trochę, ale no i in vitro to załatwi wspomagany rozwód, bo dziewczynę weźmie jajeczko od faceta, najładniejszy plemniczek, pyk, poleci. No ale ta biologia, jego i jej, no to ona musi potem tą ciążę donosić. Czyli no my możemy pomóc i pomagamy. I więcej się rodzi tych dzieci i fajnie, że to jest. Natomiast tu by trzeba było trochę zakrzeszyć, spojrzeć właśnie holistycznie. I jak się tak spojrzy, no to jeśli mu się wzrośnie facetowi, i to nie tylko suplementy, dietę musi zmienić, o ilość plemników, o połowę, no to liczbowo wzrośnie tych, z tych 2% na 4% na przykład. I też mam takie ciąże, że ten chłopak został ojcem na przykład. To się daje zrobić, ale na podstawie wyników. No dobrze. To teraz chciałabym do takiego tematu przejść, piersi, bo to też jest taki temat trochę pomijany. Niczyj.
Tak. Kto ma się zająć piersiami? No kto? Ginekolog zbada, zrobi USG, powie, ma pani torbie, no i co? Albo jest guz, albo no i co? Ale dlaczego jest ta torbie? Dlaczego piersi bolą? Dlaczego czasem jest wyciek 18 lat, ten typ tak ma? Tak może być, czasem tak bywa, niech się pani samo przyszło, samo przejdzie, czasem poboli, czasem nie poboli. No hello, dlaczego się to dzieje? Właśnie często jest niedobór jodu, często jest zapalenie tarczycy, często jest bardzo wysoka prolaktyna przy tarczycy za małej. My nie wiemy, jaka jest objętość tarczycy, mililitrów ile ma. Połowa kobiet w życiu nie zrobiła USG tarczycy, a to jest najważniejszy gruczoł, który decyduje o tym, co się dzieje w jajnikach i w piersiach. Czyli też, jeśli mówimy o piersiach, to zaczynamy od badań, tak, żeby wiedzieć, co dalej. Tak, 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 bo torbier się nie zrobi, na pierś nie jest taka, ja tu mówię, głupia, żeby sobie torbiele robić. One są najczęściej czynnościowe, pod wpływem wysokich poziomów prolaktyny, która rośnie, jeśli jest tarczyca za mała, czyli niedoczynna, czyli może nie być cynku, selenu, jodu na przykład, ale też w czampu sobie nie bierzmy tego, bo musimy sprawdzić, jaki jest poziom. Czyli tu jest kilka nitek, czy ścieżek, którymi można pójść, można się zorientować, co jest grane, to rozkminić i tych torbieli nie będzie. Tak samo na jajnikach. Nie ma tak, że co chwilę się jakieś torbiele tworzą, bo to są zaburzenia hormonalne czynności produkcji hormonów, czynnościowe inaczej mówiąc. Możemy robić oczywiście biopsję, jak jest guz, ale torbiel to są zaburzenia hormonalne, czyli znajdźmy przyczynę i ogarnijmy ten temat. Jeśli to jest wysoka... Jakie te hormony powinniśmy zbadać? Prolaktynę, test prolaktyny. I tu jest kolejny problem, bo jak ja kieruję, to laboratoria nie mają tabletki metoklopramidu. No to ja muszę dać skierowanie, muszę napisać pudełko, w którym jest 50, bo apteki nie mają po mniej. Dziewczyna musi kupić te 50 tabletek, żeby pójść jedną dać w laboratorium, takie mądre wszystkie laboratoria, bo nikt tego nie zleca, tego badania, prolaktyna po metoklopramidzie. Ona może wzrosnąć 5-6 razy, ale nie 50 albo 70, ja widzę takie wyniki. Co ja robię? Dostaję wtedy lek obniżający tą prolaktynę, jest kilka sposobów, czy chcę zajść w ciążę, to jest inny, jak nie chcę, to jest inny. I to prolaktyna spada. A jakie są objawy nadmiaru prolaktyny jeszcze? To jest ciekawe. Zimne stopy dłoni, zaburzenia koncentracji, spadek libido, wzrost masy ciała, zaburzenia pamięci krótkiej. No ile rzeczy? Masa. Tak, dużo osób ma nie. Bo jest wszystkie ciśnienie. A jeszcze zjedz coś słodkiego. Często lęki, depresje się u każdego to trochę inaczej wygląda, w zależności od tego, co się dzieje z tarczycą. No i co? Ogarniamy tą prolaktynę, obniżamy prolaktynę, robimy, że jest prawidłowa, sprawdzamy piersi, po pół roku torbieli nie ma. 90% wyników USG tarczycy, to jest tak napisane. Tarczyca niepowiększona, ale z tego, jak ja sobie to policzę, to ona jest 2-3 razy mniejsza. No to po co pisać, że nie jest powiększona? To, dla mnie to jest nielogiczne. Ja jestem po matematwizie i tak myślę zbiorami. No kurczę, a 90% wyników tak wygląda. Tarczyca niepowiększona, a na dole pisze, płat prawy ma tam 2 ml, płat lewy ma. I to nie jest napisane tylko 1 na 1, 2 na 1, 4. Ja sobie to policzę, a jak jest napisane, że ma tam powiedzmy 2-3 ml, powinna mieć 18 w sumie. Płat drugi ma też 3, to w sumie ma 5 na przykład. A opis się zaczyna tarczyca niepowiększona. A mam 5, nie? Plus jeszcze jakieś guzki torbielki, bo tam często jest niedobór jodu. A żeby jod wchłaniał się, to co powiedziałem, cynk, selen i te inne rzeczy muszą być w organizmie o optymalnych wartościach, bo nic, co za dużo, to niezdrowo. Ale jak są niedobory, to organizm pustego też nie naprodukuje. USG musimy zrobić piersi raz w roku. A szczególnie jak się bierze antykoncepcję. No to grubo, jak ktoś bierze tam ileś lat, czasem spotykam. A mamografię robimy, jeżeli coś znajdziemy w piersiach, na przykład u dziewczyny, która ma guza, musimy zrobić, nawet ma 30 być, bo generalnie mamografia jest zarezerwowana dla osób już menopauza i więcej, kiedy już ta pierś nie jest taka gruczołowa, tam nie ma ileś tkanki gruczołowej i łatwiej tą mamografią ocenić strukturę budowy piersi. Natomiast jak ja zrobię mamografię, tak, dziewczynie, nie zrobię tego, 30 lat, które nie ma żadnych dolegliwości, USG nic nie ma, no to ja tam nic nie zobaczę, to będzie białe na białym. Dlatego mamografia po menopauzie, kiedy już nie ma hormonów, ale generalnie USG tak, bezkarnie mogę robić, czyli tu nie ma konsekwencji, bo mamografia to jednak prześwietlenie, a teraz pierś jest bardzo delikatna. I kiedyś było co roku, teraz jest raz na 2 lata mamografia, jak nic nie ma. I USG co roku, ale ja bym prosił, żeby każdy sobie zrobił USG tarczycy przynajmniej. Szczególnie jeśli ma bolesne piersi, albo torbiele, albo wyciek, albo bóle przedmiesiączkowe. Jeśli chodzi o piersi, to tarczycę też niech zrobi, to ocenę objętości w mililitrach, to jest bardzo ważne. Krótko mówiąc, mamografia, USG raz do roku, USG piersi raz w roku, USG piersi raz do roku. Tak jak USG narządu rodnego, tak jak cytologia, takie badanie, checklista do zrobienia. Natomiast mamografia po menopauzie. I jeśli ja w USG znajdę dziewczyna, na przykład ma 37 lat, 38, to ja jej muszę zrobić mamografię, czy rezonans nawet, żeby znaleźć dokładnie, bo to są czułe takie badania. Ale już jest problem. To ja go wtedy dopełniam tą mamografią. Natomiast tak, to jest zarezerwowana mamografia
W tej chwili ministerstwo przesunęło tą granicę na 44, ponieważ mamy coraz więcej raków piersi. No właśnie ilość chemii używana w pożywieniu, nieświadomie to jemy, nawet w owocach opryski, w warzywach te opryski, to idzie w korzeń, w winogronach to wszystko niestety. Unia zakazała stosowania na przykład glifosatu, to też jest problem. Ale produkuje go, to jedzie do Ameryki Południowej, tam oni sobie nie mają takich zakazów i tam idzie wszystko, ale potem to przyjeżdża do nas jako te wszystkie rzeczy fajne takie. Gotowe produkty. No ale tam jest od cholery tych pestycydów wtedy. I to tak właśnie się na mnie spina. No ale idziemy do sklepu, ktoś to bada, nie? I ja czasem widzę, bo już mam takie czujniki włączone, jak pojawia mi się, że GIS wycofał wafle ryżowe na przykład z jakiejś, albo tam jakąś puszkę, albo wycofał, bo, i uwaga, bo może powodować wady płodu. Bo zawiera, przekracza normy toksyczne już tak i wartości tego. Która ciężarna odniosła to do sklepu, bo sobie przeczytała. To gdzieś mały literkami spisane. Tylko ja to od razu widzę, że o kurczę, ale numer. A ile my nie wiemy? Czyli znowu wracamy do tego, że no nie logiczna sprawa. Ja tu Ameryki nie odkrywam, żebyśmy ekologiczni, żebyśmy znali tego producenta. Widzieli, czym on to polewa i co tam, czym to traktuje. Czy to też jest z tego ogródka, z którego on sam je. I też jest problem z tym, bo to na przykład jest taka organizacja Promśnik Test, która bada te zawartości i to też mnie strasznie irytuje, bo ja próbowałem zjeść ekologicznie jeszcze tam 15 lat temu, jak wszedłem w ten temat, po sobie to wszystko jak gdyby robiąc. Kupowałem sobie na przykład kaszę gryczaną czy płatki, no bio, eko i tak dalej, a tam normy zawartości toksycznych zostały podniesione z 2,7 na 12 i już jest w normie. I na przykład bardzo mało, to też ta strona pokazuje, jest produktów, na przykład płatków owsianych, które są naprawdę bio. Tam właśnie dużo takich pułapek jest. Tak, my to jest straszne. Jeśli ktoś już próbuje się dobrze i myśli, że to ja sobie właśnie też w to wpadałem, to kurczę, myślę sobie, no jak mi porobią w konia, no ja kupuję płatki owsiane, miały być zdrowe, ładne, dobre, a tu patrzę, że 90% to jest napakowane pestycydami i tak dalej. Wracając do piersi, że jeżeli, to jest, co trzeba powiedzieć, jeżeli dziewczyna robi sobie raz do roku łyzgę piersi, czy nawet rezonans płuc, bo był magel, no to ona musi je badać raz w miesiącu, 2-3 dni po zakończeniu miesiączki. Musi je badać. Sama. Sama, badać. Tak. Nie to, że zrobiła, bo znam takie przypadki, że matka Magda na przykład miała 3 miesiące wcześniej USG, wszystko dobrze, ale ona sobie znalazła po 3 miesiącach. Coś tu jest, czego wcześniej nie było. Poszła, dzięki temu żyje, bo za miesiąc już by było pozamiatane. Krótko mówiąc, to, że my robimy badania, to tak, ale badajmy te piersi. Lekarze też nie zawsze o tym mówią, żeby to samo badanie też. I często i tak dalej, czy my, czy mąż, no bo to... Tak. Chodzi o to, żeby znać te piersi. I ja wtedy sama znajdę, że o, tego tu nie było, bo czasem przychodzi taka dziewczyna, panie doktorze, ja sobie tu znalazłem, ale tego tu nie było 2 miesiące temu. Coś tutaj, 80% to zmiany łagodne. To będzie to rubielka mała, to będzie i wózek, włókniak. Tak, ale ona to znalazła, ja sobie myślę, kurczę, ja bym tego nie znalazł, ale dzięki temu, że ona zna tą piersi, bo sobie bada, no to sobie znalazła. No, ja mam jeszcze takie doświadczenie, że zwłaszcza mając te prywatne pakiety medyczne, to trafia się na badania USG do różnych osób. Mm. Nie ma się jakby stałej osoby, która to badanie wykonuje i nawet jeśli się przychodzi z poprzednim wynikiem, no to każdy bada inaczej. I na przykład jedno badanie trwa 40 minut, a drugie 5-7 minut. Mm. Ja wczoraj widziałem wynik, gdzie pediatra robił USG piersi, bo na pieczące, że pediatra. Ja sobie myślę, no grubo, bo mam radiologów, znajome koleżanki też, które robi tylko USG piersi, bo radiolog, który ma specjalizację i tylko to robi, on nie leczy, tam nie daje recept i tak dalej, on tylko robi USG, ale radiolog, który robi tylko USG piersi, bo on się boi robić USG brzucha, ten czy dlaczego? Bo robi tego za mało. I ten radiolog właśnie, który robi tylko USG piersi, no jest doskonały, natomiast on ma najwięcej wątpliwości. No z tego to wynika. Dlatego on robi to 40 minut. A ktoś po kursie dwutygodniowym, że może robić USG, okej, niech robi, nie? Ale on nie ma wątpliwości. Ten opis nawet policzył wczoraj, 1, 2, 3, 4 linijki. I to jest opis USG piersi. A tam trzeba to wszystko poopisywać, jakie jest szerokość przewodów konkretnie, że badał, jaka jest szerokość przewodów wyprowadzających, jaka jest struktura, to wszystko trzeba opisać. Czyli na przykład, jeśli jakaś pacjentka trafi na takie badanie, które trwa właśnie kilka minut i wychodzi i no, czuje, że coś jest nie tak, to co powinna jeszcze raz iść poszukać, zareklamować zanim wyjdzie z tego gabinetu? Nie, no to poszła, zrobiła. Tak. I to właśnie jest tak w pakietach często, że liczy się spotkanie z lekarzem, no była przecież, czego pani oczekuje, czego pani chce, przecież tu nic nie ma. Natomiast grubą rzeczą znajdzie ten lek, jak ten lekarz, który tak robi, powiedzmy, na ilość tych badań dużo. Natomiast taki radiolog, ja mam kilku w Warszawie, tak naprawdę kilku, do których ciągle wysyłam, pewnie mają, też kolejki do nich są.
Ten opis, to ja już dużo bardzo wiem. I tam potrafi zasugerować, że tam jest 4-milimetrowa zmiana, ale jemu to wygląda jak nowotwór. No proszę pani, 4-milimetrowa. Ja robię biopsję i jest nowotwór. Tarczycy na przykład, rak. No jakie trzeba mieć oko? Ale to badanie to tam trwa właśnie 40 minut. I doktorka nie dopnie drugi badań, że jeszcze przy okazji zrobi piersi. Nie, ona robi tylko tarczycę na przykład i nie zrobi piersi. To trzeba się zapisać na drugie 40 minut, żeby to było wiarygodne. Ja kocham te wyniki, bo tam naprawdę jest wszystko napisane. Ja już, ta dziewczyna też to wie. No ale dostać się do takiego radiologa to też jest trudno. No, no chyba z czegoś to wynika. No, jeśli czujemy niepokój, to zawsze warto po prostu sobie powtórzyć gdzieś to badanie, poszukać kogoś innego po prostu, tak? I powtórzyć, krótko mówiąc. Zwłaszcza jeśli się ma gdzieś tam jakieś obciążenia, na przykład. Czyli mieć już zaufanego radiologa, który robi te badania dobrze, my już to wiemy, bo to też porównujemy te. I ten radiolog, tak, jak on robi swój sposób myślenia, jak on ma taki w opisie, to on to sobie odczyta. Natomiast jak on dostanie, czasem jest jedno zdanie, piersi obrazi USGBZ niemalże coś takiego, no to co ja wiem na podstawie tego wyniku, że też jest różnie czasem, bo radiolodzy chcą jak gdyby iść do przodu i mówią, że nic tu nie ma, tylko kilka drobnych torbielek. Albo ja mówię, no jak to nie ma, jak są torbielki? No to coś jest, to jest zaburzenie hormonalne i tak dalej. Czyli jeszcze ona to usłyszy i dostanie wynik, jeszcze dowie się, że nic tam nie ma. No ale to ona ma te torbielki, które mogą urosnąć i może być potem problem, bo to mogą być poszerzone przewody, w których urośnie brodawczak na przykład. A usłyszała, że wszystko jest okej. Okay. No, radiolog mówiąc wszystko jest okej, okay, w sensie takim, że dzisiaj nie znalazłem u pani raka. A ona myśli, że wszystko jest okej, okay, że w ogóle jest okej. Okay. No to jak ma te torbielki, na przykład czy torbiele, no to nie jest okej, okay, bo trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego są te torbiele. A nie obserwujemy za rok, bo nie ma lekarza, który by się piersiami zajął. Ginekolog jest bada, jak znajdzie, myślę do onkologa. Onkolog rozpoznaje i leczy raki. No mówi, że tu raka nie ma, no to co, to proszę przyjść za rok. No i ta dziewczyna chodzi tak. Co roku na kontrol, czy już się zrobił rak w tych torbielach, czy nie w torbielach, czy w tych zmianach, które tam ma. No ale dlaczego? Zrobić mutację genetyczną, zrobić onkopakiet, zrobić USG tarczycy, zrobić prolaktynę. Dlaczego w ogóle są te zmiany? Bo jest niedobór jodu, może jest niedobór magnezu, żelaza, selenu, cynku nieprawidłowy. Poszukać, a nie tylko obserwować. No więc ta medycyna tak się pospecjalizowała. Jest lekarz od tego, od tego, od tego, od macicy, od piersi, od płuc, od serca, że nikt tego nie zbierze w całość. No właśnie, nie szuka przyczyny, tak? Tylko. A jeszcze jakbyśmy mogli wrócić do tego USG tarczycy, bo kilka razy pan doktor o tym wspomniał, to jeśli coś znajdziemy w tej tarczycy, tak? Wielkość to jest jedno, ale na przykład mówi się o jakichś guzach na tarczycy, to kiedy jest taki moment, kiedy jeszcze możemy to leczyć, a na przykład już dużo kobiet ma usuwaną tarczycę? Tak, to tu jest właśnie wartość tego radiologa. Jeśli on mi napisze, że tam jest dużo naczyń, to sugeruje aktywną sprawę, a nie jakieś zwapienia, stara, drobna sprawa. To biopsja koniecznie wtedy, bo jest podejrzana, my musimy zrobić biopsję, bo dopiero biopsja tych komórek, i to też pod kontrolą USG, powie nam, czy to jest bezpieczne, czy nie, na tym etapie. Poszukać przyczyny też, minerały zrobić. I jeśli jest opis taki sugerujący, że ta sprawa będzie jednak nowotworowa, to 4% ma nowotwory, jeśli chodzi o guzy tarczycy, no to robimy biopsję i leczymy. Operacja. Czasem są duże guzy. Miałem dziewczynę, 74 lata, całe życie chodziła, to ja już mi się to w głowie nie myślę, ale są przykłady z życia. Robiłem USG macicy, bo obserwowałem mięśniaki, 74 lata. I się pytam, a to ma związek właśnie z niedoborem jodu i z problemem z tarczycą. Czy pani robiła USG tarczycy? Bo mięśniak ma 2,5 cm. A ona mówi, że nie w życiu. No to dostała skierowanie i był guz 2,5 cm w tarczycy u tej dziewczyny, ale całe życie była po psychiatrach, neurologach, kardiologach, gastrologach, hepatologach, nadciśnienie serca, wszystko leczyła. A przyczyna był guz, była... Ta, a tam był guz, który walił po wszystkim, co się tylko daje. No i też cierpiała w życiu, bo to są uśladki emocjonalne, tam połowa kobiet czasem się rozwodzi z tego właśnie powodu, że sama ze sobą nie potrafi się pozbierać, ucieka w jakieś tam palenie papierosów, czy jakoś tak sobie musi ten stres łagodzić. No i tam też skacze ta prolaktyna. No ale te zaburzenia się zaczynają wielicie. Właśnie na często jest to nietolerancja kazeiny, niestety. Czy nawet te pestycydy, które są nadmiernie stosowane. No, to tak wszystko wrzucamy do jednego worka, ale my się zaczynamy od tego, co my zjadamy. I dopóki tego nie rozkminimy, wiarygodnie nie zobaczymy, co się dzieje. Ale to USG tarczycy, ja lubię to USG tarczycy zrobić, bo ono mi pokazuje jak gdyby mapę tego człowieka. Bo jak tam jest narozrabiany, no to tutaj to będzie widać. No i coraz więcej osób ma z tym problem. Najgorsze jest to, że faceci nie robią USG tarczycy.
Oni są w ogóle niedoszacowani. Mówi się, że 5 razy więcej kobiet ma problem z tarczycą, bo chłopaków nikt nie bada. A jak się zaczną badać, no to gdzieś tam też wychodzi, że zaburzenia mogą też wynikać. Tak, oni wtedy problemy mają i z tym prolaktyną, no problem z erekcją, z nadwagą, nie może trafić schudzić. To jest 1/3 grup taka, że on ćwiczy, je, diety stosuje i nie może schudnąć. No bo zabrała tarczyca i prolaktyna. Dopiero jak to ogarnie, bo nagle pyk, 6 kilo. Nic nie robi, nic nie zmienił w swoim życiu. Aktywność jest bardzo ważna, tak jak dieta. No ale tu z zaburzeniami hormonalnymi dietetyk nie widzi tych wolnego testosteronu, on tego nie widzi. On próbuje tak, próbuje tak, próbuje tak. Ten człowiek się słucha i bardzo dobrze, i ćwiczy, i ten. Natomiast jeśli masz zaburzenia hormonalne, no to tego nie rozkminisz, tak? Po prostu. Ale też hormony z dietą mają dużo wspólnego, bo pan doktor też dużo o tym mówi, prawda? Tak, tak. Przestarczy to, co się tu wyprawia w jelitach, to ma wpływ na właśnie ten jod bardzo mocno. Ma to znaczenie na gruczoły, na jajniki, na piersi, jod, bo tam się on też gromadzi, tam jest jego miejsce, i prostata. No i tu my możemy już teraz, my już to wiemy właśnie, jakie rzeczy mają wpływ. To co powiedziałem, chłopaki, to się będę powtarzał. Ale chodziło mi o to, że panowie są niedoszacowani z tym problemem. No tak, bo znowu jeśli chodzi o hormony, głównie skupiamy się na kobietach, tak. Jakieś huśtawki, nastroju, tak. W zależności. Tak, bóle piersi, no facet tego nie ma. Ale hormony też trzeba sprawdzać. Tak, tak. Robić po 40 USG prostaty zrobić. Robić sobie PSA, bo 10% raków też wynika z zaburzeń genetycznych. Jeśli mamusia miała BRCA1, BRCA2, te zaburzenia, które sobie zrobiła, to chłopak ma 40% ryzyko, że może mieć raka prostaty takiego genetycznego, bardzo aktywnego, złośliwego, w wieku 40 lat. I on się o tym dowie, jak już będzie miał przerzuty do kości. No który 40-latek sobie zrobił USG prostaty? A jak wie, że są geny, no to sobie zrobi. Także to są rzeczy, które możemy wykorzystać dla siebie, jeśli już to wiemy. Dlatego ta edukacja jest niesamowicie ważna. Tak, czyli po 40 to już jest taki wiek, gdzie już zarówno i mężczyźni powinni tak. Zwrócić uwagę na niektóre elementy i kobiety zacząć się przygotowywać do okresu menopauzy. Bo tutaj, jeśli to ogarnie w wieku 40 lat, to nie poniesie konsekwencji dramatu w wieku 50. Bo już sobie parę rzeczy pozmienia. A większość czeka, aż coś się sypnie, czuje, że ty je 35+, czuje, że gorzej śpi, czuje, że tylko nie kojarzy tego, że to jeszcze tak, a potem przyjdzie okres menopauzy, kiedy to się wszystko zweryfikuje, bo spadnie poziom estrogenów w ciągu roku, czy tam do 3 lat, i ona bardzo mocno poczuje te zaburzenia, one wtedy powychodzą, że prolaktyna skakała, że coś było z tarczycą i, no i będzie dziewczyna cierpiała. Dostanie HTZ, to i trochę uratuje temat, ale tematem jest dieta, aktywność fizyczna, relacje, jakość snu. No znowu wracamy do tego, co jemy. Właśnie często się mówi o tym, że później te problemy ze snem wcześniej mogą też być, ale później w okresie takim właśnie menopauzy i to, że się gorzej śpi. Tak, jest coraz więcej, bo ilość toksycznych rzeczy, które się nam nagromadziły, czy nawet zachowań takich, bo pijemy na przykład 4 kawy dziennie, no to tam jest tyle kofeiny, która też w sumie zakwasza. I to już po latach, to ta kofeina nas tak pobudza, że mamy płytki sen. Ale często jest to zaburzenie, jeśli chodzi o tarczycę i o tą prolaktynę, że też problem z zaśnięciem jest, albo się wybudzamy o 3 w nocy, albo o 5. Przyczyn może być dużo, ale tu głównie trzeba poszukać w tym jedzeniu, w refluksie, ale głównie w jedzeniu znowu, bo co nasila ten refluks? Cukier, owoce na białej kamie. Czy zmienić tą dietę i prolaktyna i tarczyca, żeby to zbadać. Bo często jak się ogarnie tą prolaktynę, na przykład, bo wyskakuje 50 razy, a może 4, tam 5, 6, no to jest poprawa. Czyli najwięcej bałaganu w naszym organizmie robi ta prolaktyna? Znaczy to jest taka królowa hormonu, bo ona się wydziela przez przysadkę, która steruje tarczycą, jajnikami, jądrami. Ta przysadka, tarczycą. Jak tarczyca tak. Źle pracuje, no to ta przysadka musi nadmiernie, znaczy najczęściej jest niedoczynność. To musi, czy zapalenie, Hashimoto tego jest teraz więcej, to musi pobudzać tą tarczycę do pracy. To przy okazji, zresztą podobnie wygląda TSH i prolaktyna. I obok siebie są produkowane w tej przysadce. No to jest nadmiar produkcji, bardzo często temu towarzyszy. Za małej tarczycy, bo ja w USG widzę, że jest kilka razy mniejsza. 2 razy mniejsza albo 4 razy mniejsza. A to badanie prolaktyny to jak często pan doktor zaleca, żeby sobie sprawdzać? Zrobić, jak będzie źle, no to już wiemy, że trzeba działać. O kiedy nam rośnie prolaktyna? W stresie? No większość osób. I wtedy ta reakcja, czyli zatrzymuje nam cykle miesiączkowe. Stres, wesele i miesiączka jest po 2 miesiącach. I często to robię wtedy bardziej bolały, albo piersi bardziej bolały, bo ta prolaktyna. Czyli my możemy zbadać, ile razy wzrasta ta prolaktyna. Właśnie w tym teście. Na czczo, łykam tabletkę i po godzinie. Ale czy my jakoś możemy się przygotować do tego, czy powinniśmy się przygotować do badania prolaktyny? W sensie na przykład, nie wiem, jest brak snu albo jakaś nieprzespana noc, to jest wtedy dobry poranek, żeby iść zbadać tą prolaktynę? I tak dostaje dziewczyna tabletkę i pobudzamy i patrzymy, co się dzieje.
Czyli to nie ma znaczenia. Bo tak normalnie to badamy w połowie drugiej połowy, czyli 19-21 dzień cyklu. Tak chcemy rano na dzień dobry wykazać. I połowa pokaże, że jest dobry poziom. Połowa pokaże, że już na dzień dobry będzie za wysoki. A dlatego ja robię ten test, żeby pokazało mi, co się stanie w sytuacji, kiedy ja przeżywam stres i dlaczego. Tym bardziej, jak dziewczyna ma turbiele i zaburzenia miesięczkowania, czy nie może zajść w ciążę. No to ja to muszę wiedzieć. Bo, no i połowa przyniesie, że jest dobry, ale wzrośnie 50 razy, czy tam 25, ale połowa przyjdzie, że już na dzień dobry ma za wysoki. No to już ona nigdy nie schodzi z zakresu prawidłowego. Zresztą ta prolaktyna tam jest 4, duże 4, ale to jest trochę bardziej skomplikowane. Dlatego ten test z tą tabletką, on tak przy torbielach, bo to tak nie robi się profilaktycznie, przy każdemu zróbmy sobie prolaktynę. Tak. Ale jak ktoś ma problemy, no to możemy to rozpinić. Ale bardziej niepokojący jest ten wynik pierwszy, bez podania tabletki, czy to jak wzrośnie bardzo po podaniu tabletki? Znaczy ten pierwszy ma znaczenie, czy ona się w ogóle znajduje w zakresie norm. Dla prolaktyna, no dobra, jak mamy tak rozmawiać. W nocy, o drugiej w nocy jest szczyt wydzielania prolaktyny i niektóre szpitale, jak leży na endokrynologii, dziewczyna to jej robią, tam co budzą i jej robią. Wtedy jest szczyt, a nad ranem zaczyna spadać ta prolaktyna. Dlatego idziemy rano robić, żeby zacząć jeszcze złapać ją, jaki ona ma poziom. Bo jak ja pójdę o 12, to już może mieć prawidłowy na przykład. Czyli robimy sobie to generalnie rano. Ale dlatego jak dostaję tabletkę, żeby zacząć ile razy mi wzrosło, bo to jest najważniejsze. Rozumiem. Tak czy inaczej trzeba się badać. Dieta jest bardzo ważna. USG tarczycy, takie podstawowe. Onkopakiet, o którym mówił pan doktor. I jeszcze jest mutacje genetyczne. Badamy geny.pl i tam możemy zrobić 70 mutacji. Na obecne czasy, które znamy. My już znamy coraz więcej. I tak na 90% prawdy podejrzewam, że już my tyle wiemy o tych mutacjach. Jeszcze wszystkiego nie wiemy. I nigdy nie będzie wynik, że ma zerowe ryzyko. Tylko jest zawsze średnie. Rób dalej badania profilaktyczne, bo nikt ci nie gwarantuje, że jak masz to dobrze, to już masz na... Ale już duże prawdopodobieństwo już jest okej. Okay. Jeśli nie masz tych współcześnie znanych obecnie, bo to co parę lat się coś nowego odkrywa, to już tutaj jest okej. Okay. Natomiast jeśli masz mutację i to po to robimy, to rezonans muszę robić piersi, jeśli mam mutację BRCA1, BRCA2. Bo mamografia wykryje 39% raków. Robię sama mamografia, a rezonans 90%. Czyli to są te dziewczyny, pani, ale ja sobie co roku robiłam mamografię, co dwa lata robiłam mamografię. Dlaczego ja mam raka? No bo pani ma mutacje genetyczne. Wtedy trzeba było robić rezonans. Jeśli ja to wiem, że ja mam mutację, tak, to trochę inna profilaktyka wtedy jest. To coś, tak samo jak facetowi widzi, czy mama miała, to facet ma 40% więcej raka prostaty. No to on też wtedy już musi agresywnie zacząć od 40 roku. No tak, ale to nam wyjdzie dopiero w tych badaniach, mutacje, tak? Tak? Podstawowych. Fajnie, bo mamy takie rzeczy, coraz więcej tych narzędzi i jak gdyby wiemy, żeby unikać tych pestycydów, na to zwracać uwagę, bo to jest podstawa samokontroli, że ja zacznę od kontroli tego, co jem. Jak chcę. Na to mamy największy wpływ. Po prostu. Bardzo dziękuję. Bardzo dużo mądrych rzeczy. A jak czegoś jeszcze chcecie się dowiedzieć, no to jest wiele mądrych książek napisanych przez pana doktora, gdzie można zawsze sięgnąć i tam też są wskazówki, co przebadać, prawda, gdzie sięgnąć, gdzie się skierować. I po prostu my mamy największy wpływ na to, jak się czujemy, tak? I jak bardzo jesteśmy dociekliwi. I na przyszłe losy też. My możemy wyprzedzić to, co się będzie działo, poczuć różnicę, bo fajnie jest mieć panowanie nad moją masą ciała, a nie, że mi coś zaskakuje, ja z tym walczę i nie mogę sobie poradzić, albo że nie mogę się wyspać w nocy, albo że mam relacje takie czy inne, bo to z czegoś wynika. No zresztą się mówi przez żołądek do serca na przykład. No właśnie, bo jak jem ekologicznie, to też mam trochę więcej szczęścia dla siebie. Czyli najpierw trzeba pokochać siebie, żeby zrobić tą samokontrolę na podstawie tego, co ja jem, żeby nie jeść śmiecia po prostu. Także fajna rzecz. Dziękuję za tą edukacyjną rozmowę. Bardzo dziękuję. U Matyldy za płotem.